Cześć, siemaneczko, moi drodzy. Rozpoczynamy 15 materiał Darksiders Genesis. Idziemy pogadać z Samuelem Wulgrimem. Zagrożenie ze strony Gromowładnego minęło. Zapieczętowałeś portal? Tak jak obiecałem, jeźdźcze. Czyżbyś wątpił w moje umiejętności? Może przez... absolutnie cały czas. Pozostaje jeszcze kwestia samego Dagona. Zadaliście mu potężny cios, pozbywając się jego kapłanów. Uderzcie teraz. Dowiedzcie się, co wie. A potem go załatwcie. Dagon zapłaci za swe knowania. A co do Lucyfera... Uwielbiam, kiedy tak złowieszczo urywasz wypowiedź. Na wasz znak, jeźdźcy. Dobra. Wiecie co, mamy trochę... rdzeni. Wszystkie te rdzenie są niestety na pierwszym poziomie. Ale mamy tych niebieskich trochę. Zawsze można spróbować coś wymienić. Chociaż te są na... o, na drugim poziomie. Czekajcie, bo to jest poziom atak-atak, czyli... o, proszę. Gniew i zdrowie. Żeby sobie tutaj nie spieprzyć tego. No, wszystko minusuje. Tutaj mamy trochę, ale gniew minus 5. Ale to wymieńmy. Tu wszystko już jest na pierwszym poziomie, to nic nie będzie lepszego raczej. Waś ma 1154 zdrowia, wojna 1971, atak 380, 377, gniew 305, 273. I jeszcze miałem tutaj zobaczyć coś, kolekcję. Mamy 11 kafli. To pójdziemy sobie coś kupić od Wulgrima. Macie złoto, jak sądzę. 5 kafli. Drogie to trochę, ale... ulepszenia, użycie eliksiru, wzmocnienie eliksiru zdrowia za 6000. Infuzja eliksiru gniewu, wzmocnienie. Naczynie nieumarłych 50 000, co to jest? O kurde. Automatyczne wykorzystywanie dostępnego eliksiru zdrowia po odniesieniu obrażeń krytycznych. Przydałoby się to kupić. Zabijajcie! Wszyscy ze strony. Będę zbierał 50 tysięcy. No i tak to wygląda. Jeszcze 4 potrzebujemy. Nie wiem, co tam jest za tymi wrotami. Jestem bardzo ciekawy, co tam się znajduje. Na pewno zrobię wszystko, żeby te drzwi otworzyć. A my rozpoczynamy misję 13. Dagon, mistrz demonów Dagon, nadal próbuje zalać Eden. Jeźdźcy ruszają do jego sanktuarium, aby go powstrzymać. Czyli tutaj nie mamy żadnych znajdziek, więc będziemy prawdopodobnie walczyć z bossem. No cóż. Bossa pokonamy raz, dwa pewnie. Albo on nas. Mamy 3 na 20. Strasznie dużo trzeba walczyć. Ale dobry początek. No, aj! Shit. Może być krucho.
Profanatorzy, heretycy, Lucyfer, dał Eden. Chodźcie, moje wody was oczyszczą. Cholera, z takim się Dagonem nie walczyłem w żadnym Darksidersie. O, się. Ale tu się. Co ja sobie tutaj rzucę? O, właśnie. Pomoc. Aha. Aha. No i fajne to było. Jeden z naszych. Czego mnie tutaj przystawiło? Dobre. Holy crap. Oczyszczam was. Bracie, pomożesz? Wierz mi, kąpiel ci się przyda. Zaraza! Zostaliśmy oczyszczeni. No i co, boss pokonany. Nie było tak źle. Dagon jeszcze wpadło osiągnięcie. Trochę dusz. Dusza Dagona. Ataki w zwarciu mają 2% szansy na serię łańcuchową błyskawic zadających wrogowi lekkie obrażenia zgodnie z siłą gniewu. Pokonaj Aha, okej. Okej.
Dajcie, zobaczmy, czy tutaj Dagon, a to na pierwszym poziomie. Musiałbym takich trzech pokonać, tak? Żeby to miało jakiś sens. Żeby wbić na kolejny poziom. O, plus 20 życia. Próbuję sobie przynajmniej zebrać tych 50 tysięcy dusz. A, przyniosło nas z powrotem. Nie, tu jesteśmy, przepraszam. Dobra. No to jeszcze trzy rozdziały przed nami. 14, 15, 16. Aromat mieszanki skażonej wody i flaków demona, w której się kąpaliśmy. Nie dziękuj. Przecież robię to wszystko dla was, nie dla siebie. Oboje wiemy, że to nieprawda. Prędzej czy później ten układ przestanie być korzystny dla którejś ze stron. Wtedy dopiero zrobi się ciekawie. Cóż za pesymizm. Na razie wszyscy na nim korzystamy. Czy zatem kontynuujemy? Na naszej drodze stoi już tylko Moloch. No, na tym to ty z pewnością skorzystasz bardziej. Nigdy nam nie wyjaśniłeś, po co do ciebie przyszedł, Samaelu. Czy pomniejsi panowie piekła zawsze są tacy kłótliwi? Pomniejsi? Nie pokrywaj ze mną, kukło, bo przetnę sznurki, na których się trzymasz i będę patrzeć, jak rozbijasz się o ziemię. To może sam go zabij. Chyba jesteś dość potężny. On jest niepokonany. Prawie. W przeciwnym razie nigdy nie zdołałby mnie usunąć z mojej pozycji. A jego armia budzi grozę. To co dalej? Musimy ich zniszczyć od środka. Zaczniemy od ważnej operacji na Czerwonych Bezdrożach, gdzie jego maszyny wydobywają materiały o ogromnym potencjale. Używaj ich do pomagania Lucyferowi. Przyznaj się. Chcesz, żebyśmy wycięli jego armię w pień, ponieważ gdy zginie, nie będzie już zagrażał twoim ambicjom. Tak czy inaczej, wszyscy zyskujemy. Chodźcie i zniszczcie, co się da. A przy okazji zgładźcie nadzorcę. Nadzorcę? A z jakiego to powodu? Dawniej miał ważny wkład w moje dzieło. Wygląda na to, że Moloch zdołał go przekabacić. Dla mnie jest martwy. To nie tyle prośba, co warunek. Tak, słuchaj, zgodzę się na wszystko, byle zakończyć tę rozmowę. Żegnaj. Spadam trochę pozabijać. No dobra, mamy tutaj zadanie. Ja sobie pozbieram trochę tych dusz, żeby zrobić to osiągnięcie od Wulgrima. Dobra, pójdziemy teraz na jakąś arenę może. Zrobić trochę dusz. 14 poziom. Tu już jest normalna mapa. Bagrowisko. Bagrowisko, przepraszam bardzo. Bagrowisko. Klucz o 6, drzwi o 6, ulepszenia i tak dalej. Dobra, weźmy arenę. 2700-1900. To czwarty poziom areny. Może ze dwa poziomy tej areny przejdziemy i jeszcze wrócimy się na mapki, do mapki, gdzie tam zostały nam sekrety. No raczej już nie będziemy rozpoczynać kolejnej mapy. Wezmę to, bo to jest świetne, naprawdę. Na przykład właśnie zbieramy DT, to jest... Czekajcie, sobie zobaczę. Rdzenie istot 773 mamy tutaj.
artefaktów na tych arnewalczych, bo zdobywa właśnie te rdzenie. To się mega, mega przydaje. Jeszcze w jeden poziom. Przed falą 10. Fajnie, fajnie, można sobie tutaj grindować postać poprzez właśnie te rdzenie. Chaos. Ale dopóki tego ich nie załatwimy. Shit. Mogę zrobić błąd mały. Nie ma jego zdrowia pokazanego, cholera. A jest. Tysiące punktów, bardzo ładnie. Czas 5.22.
Zobaczmy tutaj sobie nagrodę. Moneta przewoźnika, jedna sztuka. Dużo szósta. I dusze 500, zaledwie 500. Piąty poziom. Max. Mamy Maxa. Co to za Max? Rdzeń istoty. Mamy coś na trzecim poziomie? O proszę, nawet nie. Gdzie to jest? Trzeci poziom. Coś jest nie tak z tym. Level drugi, drugi, pierwszy, 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 drugi. No to ja nie wiem, co tu jest grane. Chyba, że chodzi o ten. Rdzenia, ale nie. O, to mamy wszystko na pierwszym poziomie. No nie wiem. Never mind. Ta postać jest lepsza, jeśli chodzi o walkę. Jednak ten dystans to jest fajna sprawa. Zobaczcie, to dajmy to. Ten Legion Max, więc mam Max. Nie
to będę na naładowanej furii, kurde, widzicie, ajajaj. No niestety chyba ostatnia walka będzie bez chaosu. O, się jeszcze dwóch tych chłopców. O, jeszcze tego brakuje. Poległem. No ładnie. A, bo to był ostatni, 10 poziom, więc kurczę, nie zwróciłem uwagi. Mogę tą formę przyjąć chaosu. 4311 tylko, mało. Dlatego może, że dużo razy zginąłem i dużo, długo żeśmy grali. No ale cóż. Jak to wygląda? No, 4300. Zalecone 9, widzicie? To bym na przykład mógł... A sprawdźmy to! Czekajcie, bo tu nie mogę teraz, tak? Wróć jeszcze raz. Arena. Tutaj możemy, o, na tym poziomie, o. Anioły i Nephilim. A zobaczmy to. Czy damy radę? No zapewne nie. O kurwa, pół życia straciłem już na start. A, tu nie mam tego. Pocisk laserowy to chyba jednak najlepszy tutaj. Poziom. Ale mnie teraz skatowali. Ja
przebyki wytrzymały. Możemy wziąć chaos. Ale mi życie zostało. Ale mi życie zostało fest. Nie damy rady, to nie, to trudno jest. Ale walczę, nie podaję się. Prowadziliście na nas grubę! O kurde. Co to kuźwa było? Jaki shit. Ale trochę dużo złapiemy, nie? To jest też plus jakiś zgrzeni. Trochę będzie nam łatwiej. Czemu nie załatwili? Prowadziliście na nas zjubę! Kurwa, jakie strzały mocne. Yeah.
Co by tu wziąć? Te naładowane pociski wiem. Jakimś dziwnym trafem go zginął. Cóż, do 8 poziomu żeśmy dotarli. O, i tak 6000 punktów za ten nagrody. No to troszeczkę za ciężko dla nas. Dobra, tu mamy punkty, tak? 6000. Tak. Dlaczego to zablokowane? A więc opowieści musimy ukończyć. No dobra, dobra, okej. A my, moi drodzy, sobie jeszcze ruszymy na jedną rzecz. Tutaj mamy do zabrania jeszcze parę rzeczy. O, tutaj. Ulepszenie jedno i monety przewoźnika mamy do zdobycia. No i co? Tutaj sobie skończymy. Odcinek. Na pewno jesteśmy w piekle? Tutaj jest właśnie te dwie rzeczy, które musimy zabrać. Czekajcie, to jest... Tutaj? Okej, okay. Jeszcze to musimy aktywować. O kurwa. Naprawdę? Ej, to trochę upierdliwe, ja powiem wam szczerze. Bez nadzieja. Może nie tą postacią. Druga może jest zwinniejsza. No kurwa, jaki ciur we wsi. Nie da się tej bramy otworzyć tam?
No skutku będziemy próbować. No skutku. Wreszcie się udało. Fragment zbroi odkłanie Banity. Trzy sztuki mamy dla Banity. Tylko jedną sztukę dla Wojny. A, to jeszcze jest jedna znajdźka. Okej, moi drodzy, to byłoby na tyle w tym materiale. Mamy 100%, tego już nie będziemy zbierać, bo nie musimy. Te skrzyneczki nam się otwierają. A, epicka skrzynia jeszcze do zebrania jest. Wróć. Albo to pominąłem, albo nie miałem umiejętności. Tylko czekajcie, gdzie to się wchodziło? Tutaj chyba. Chyba to przeoczyłem. Jak nie zabrałem tej skrzyni? Ej, no przecież to zbierałem, no 100% pamiętam. Trzeba wszystkie te zaświecić, nie? Zbierałem. No dobra. No teraz nam zaliczyło to do... A nie, nie zaliczyło nam tego dalej. Ej, drzwi oszusta trzymamy do otwarcia? What the fuck? To skrzynię przecież też otwierałem. Ej, nie myślę, że to jest zbugowane. Coś jest nie tak. Ale dobra. Trochę ciulowo, mam nadzieję, że nam to zaliczy. Otwierałem to skrzynię już kurwa dwa razy. Dobra, moi drodzy, to tyle. Mamy chyba 100% teraz. A, jeszcze skrzynia z ekwipunkiem do zebrania jest. A, ale czad. Dobra, musimy ukończyć tą mapę, żeby przejść na poziom. O kurde, skrzynia Limbo? A gdzie to jest skrzynia z ekwipunkiem?
A tutaj musimy przejść. Dobra, moi drodzy, robię cięcie. Aktywujemy wszystkie te cztery portale. I zbierzemy sobie ten przedmiot z ekwipunku. Dobra, zbierzmy to. Ale to pamiętam, to zbierałem przecież. Coś jest zbugowane z tą grą. A, to niepotrzebnie przychodziłem. Czekaj, wyczuwam obecność. Dobra, mamy chyba 100% teraz już wszystko, naprawdę. Drzwi już też otwierałem, więc kończymy materiał. Porzućmy misję, tak. Zaraz sobie jeszcze sprawdzimy, tutaj jest ze studni. Tak, 13, 13, 7, 2, 1. Dobra, zostałem jeszcze 5 rozdział. 8. 5 i 8. No spoko. Także dzięki za grę. To tyle. Trzymajcie się. Pa, pa.